Witam Państwa. Nasz świąteczny program kalejdoskopu rozpoczniemy kącikiem dla dzieci. W dzisiejszym przedstawieniu teatrzyku lalkowego, który przygotowała dla dzieci pani Ewa Szyszkowska przy współpracy z Elizą Grabowską, zobaczymy bajkę zatytułowaną Gwiazdkowa przygoda, opartą na książeczce pani Hartwig Sosnowskiej pod tym samym tytułem. Asia rozpłaszczyła nos na szybie kuchennego okna, ale zobaczyła tylko szarość mrzawki i ciemne zimowe niebo. A przecież lada chwila powinna ukazać się pierwsza wigilijna gwiazdka, znak, że rozpoczęły się święta. Mama wciąż jeszcze krzątała się, nakrywając do stołu i robiąc coś tajemniczego z choinką. Moje maleństwo, pewnie jesteś głodna i śpiąca. Nie martw się, zaraz powinnaś zobaczyć pierwszą wigilijną gwiazdkę. Och, zapomniałam wyjąć makowiec z piekarnika. Mam nadzieję, że się nie spalił. Tak długo już wyglądam przez okno, a gwiazdki wigilijnej jak nie widać, tak nie widać. Jestem głodna i chce mi się spać. Ty też zjadłbyś pewnie coś smacznego. Dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia. Mama przygotowała same wspaniałości. Och, taka jestem śpiąca. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. A kto ty jesteś? Ja jestem świąteczny Ren i bardzo lubię cukier. Proszę bardzo, poczęstuj się, świąteczny Renie. Na stole stoi cukiernica pełna kostek. Miła z ciebie, dziewczynka, ale nie traćmy czasu. A co mamy robić? Dowiesz się na miejscu. Wsiadaj do saneczek i jedziemy. Ale to przecież Wigilia. Zaraz przyjdzie tatuś. A jak mamusia zauważy, że mnie nie ma? Obiecuję ci, że nikt nie zauważy. Tylko się pospiesz. Odjechali. Choć wokół było pełno śniegu, Asia nie czuła zimna. Powietrze było czyste i łagodne, a cienki sweterek grzał ją jak najcieplejszy kożuszek. Renie, powiedz, gdzie my właściwie jesteśmy? Jak to? Jeszcze nie zgadłaś? A te choinki, ten śnieg, te bombki na choinkach, nic ci to nie przypomina? Przypominają mi zeszłoroczne święta, ale dobrze ich nie pamiętam. W zeszłym roku byłam bardzo mała. Sanie zatrzymały się nagle przed domkiem o dachu krytym anielskim włosem. Światło w oknach było zachęcające i ciepłe, a gdy Asia wysiadła z sanek i weszła do środka, zobaczyła świętego Mikołaja. A, to ty, Asiu. Wyjdź, czekam na ciebie. Jak tu ciepło i przyjemnie. Zaprosiłem cię tutaj, bo mam wielki kłopot. I myślę, że może będziesz mogła mi pomóc. Widzisz, Asiu, dziś rano zginął mój worek z prezentami. Jeżeli się nie odnajdzie, to tysiące dzieci, które napisały do mnie listy, nie dostaną prezentów gwiazdkowych. Wyobrażasz sobie, jak im będzie smutno. W dodatku, na samym wierzchu w worku była schowana gwiazda wigilijna. We wszystkich domach ludzie czekają, aż ona zabłyśnie na niebie. A jeśli się nie zapali? A co ja mogę zrobić? Odnaleźć mój worek. Może tego dokonać dziecko, bo my, dorośli, nie mamy wstępu do krain, w których może się znajdować świąteczny worek. Wiem, że chętnie pomagasz innym. Pomyślałem więc, że i mnie zechcesz pomóc. Oczywiście, że chcę. Ale Asiu, choć w krainę Bożego Narodzenia zamieszkują przeważnie łagodne stworzenia, mogą się jednak wyjątkowo trafić niemiłe i złośliwe. Zresztą trudno uwierzyć, żeby złodziej oddał ci swój łup z dobrej woli. Musisz więc być bardzo odważna, ale także bardzo rozsądna i ostrożna. Och, jak żałuję, że nie mogę wysłać kogoś, kto by się tobą zaopiekował. Kto tam? Już otwieram. Ładnie o mnie dbasz. Zostawiłaś mnie samego w ciemnym pokoju. Nie wiedziałem, gdzie cię szukać. Dopiero jakiś zając wskazał mi drogę. O, to przecież święty Mikołaj. Ale dlaczego jesteś, Mikołaju, taki smutny?
właśnie opowiadałem Asi o swoim wielkim zmartwieniu i prosiłem ją o pomoc. Może i ty, Misiu, przydasz się do czegoś w tej trudnej i niebezpiecznej wyprawie. Oczywiście. Możesz być pewien, że zaopiekuję się Asią. Znam trochę krainę Bożego Narodzenia, stąd przecież pochodzę. Kiedy ruszamy? Jak najszybciej. Weź, Asiu, ten kawałek materiału, z którego został uszyty mój worek. Dzięki tej próbce łatwo go poznasz. Uważajcie na siebie i spieszcie się. O tak, musimy już iść. Mamy bardzo mało czasu. Do widzenia, święty Mikołaj. Do widzenia, do widzenia. Bądźcie ostrożni. To niebezpieczna wyprawa. Ren z saneczkami już czekał przed domem. Asia i Miś zaczęli się zastanawiać, w którą stronę powinni się udać. Postanowili pojechać w stronę przeciwną niż ta, z której przybyli. Droga wiodła wśród dość gęstego lasu, a na choinkach paliło się mniej świeczek. Od czasu do czasu ktoś ich wymijał. Spotkali wołu i osła, którzy wyglądali tak, jakby się bardzo gdzieś spieszyli. Ale najbardziej zdziwił ich widok czegoś małego, puszystego, ukrytego za kamieniem. Nie przypuszczałem, że w krainie bez nazwy rosną dmuchawce. Patrz, jaki ogromny koło tego kamienia. No, bardzo przepraszam, ja jestem Puszysław. To znaczy kto? To znaczy bardzo małe zwierzątko, które przypadkiem zapłąkało się w niemiłej okolicy i pomyślało, że w tej sytuacji najlepiej zaczekać, a zjawi się kto większy i powie, co należy dalej robić. Możesz iść z nami? Szukamy z Misiem zaginionego worka świętego Mikołaja. O, chętnie. Bardzo lubię świętego Mikołaja. Właśnie wybierałem się do niego z wizytą, kiedy przez te wszystkie zawieje, mgły i w ogóle zmiany pogody zgubiłem drogę i zawędrowałem aż tutaj. Ruszajmy, nie traćmy czasu. Jechali i jechali, zaglądali do wszystkich grot i rozpadlin, pod każdy kamień, ale nic nie znaleźli. Asia nie bardzo już wierzyła, że odnajdą worek. Zrobiło jej się bardzo smutno. I nagle... Co to? Ślad prowadzi do wymarłego krateru. Ach, to tak nazywa się ta dziwaczna góra. A co to znaczy wymarły krater? To znaczy, że w górze znajduje się otwór, z którego wiele, wiele lat temu buchał ogień. Ale musimy tam dojść, musimy. Ja wiem, kto mógł zostawić takie ślady. Kto? Żabon. A czy on tu mieszka? On nigdzie nie mieszka. Pojawia się znienacka w różnych miejscach. A czy jest duży? Jest duży i straszny. Zawsze zjawia się niespodziewanie. Wszyscy się go boją. Najlepiej uciekajmy stąd. Jak chcesz, to możesz uciekać. Ale my się nie przestraszymy. Prawda, Asiu? O, przez kieszeń świeci ci materiał od świętego Mikołaja. To znaczy, że worek musi być blisko. Pewnie w wymarłym kraterze. Tak, widzę go tam wysoko, patrzcie. Asia była nieprzytomna z radości. Już wyciągnęła rękę, kiedy pojawił się przed nią ogromny potwór. Asia od razu wiedziała, że stoi przed nią żabon. Oj, przecież to żabon! Uciekajmy! Kto odważył się mnie niepokoić? To my szukamy worka świętego Mikołaja. On jest na pewno w wymarłym kraterze. Nie ważcie się dotykać worka i precz stąd natychmiast! Nie odejdziemy bez niego. To worek Mikołaja i obiecaliśmy mu go zwrócić. Mikołaj nie dostanie swojego worka. W tym roku nie będzie świąt. Ani w przyszłym, ani nigdy. Nikt nie będzie się już śmiał, cieszył, ani tańczył dookoła choinki. Będzie zawsze zimno, smutno i wilgotno, bo ja tak chcę. A jeśli ktoś spróbuje zapalić świeczki na choince, zgaszę je, a choinkę połamie. Nie pozwolę, aby komukolwiek było wesoło. Zniszczę wszystko. Stworzę własne królestwo. Królestwo smutku lub królestwo strachu. Nie zrobisz tego. Nie jesteś tak potężny. Nikt nie jest tak potężny. Nie jestem potężny? Ja? Zaraz się przekonasz.
i rzucił się na misia. Ale w tej chwili Puszysław zwinął się w kulkę i potoczył pod nogi żabona. Żabon na chwilę stracił równowagę, ale zaraz wstał i powalił na ziemię biednego misia i dzielnego Puszysława. Teraz zakosztujecie moich pazurów! W tej chwili Asia przestała bać się o siebie i widząc swoich przyjaciół w niebezpieczeństwie, bezbronnych, w okrutnych łapach potwora, zawołała. Puść ich natychmiast! Żabon zdziwił się. Jak śmiesz, ludzkie dziecko, zwracać się do mnie w ten sposób? Jestem najpotężniejszy na świecie! Nie jesteś potężny, jesteś słaby, jesteś sam, jesteś zupełnie pusty w środku. Chciałbyś tylko zła, nikt cię nie potrzebuje. Natychmiast masz puścić moich przyjaciół, głupia, słaba, nadęta żabo. Nagle Asi wydało się, że śni, bo pod wpływem jej słów żabon zaczął się kurczyć, maleć i po chwili koło misia i Puszysława leżało coś dziwnego. Przecież to gumowa nadmuchiwana żaba, z której uciekło powietrze. Myślę, Asiu, że zachowałaś się bardzo odważnie. Cieszę się, że jestem właśnie twoim misiem. Trzeba jak najszybciej wydostać worek z krateru. Asiu, ty spróbuj. My będziemy cię trzymać za nogi. Oj, nie mogę go dosięgnąć. Nie bój się, jeszcze trochę. Już go prawie mamy. Ale ten worek ciężki, nie dam rady. No jeszcze no, trochę. Jeszcze trochę. No. Udało się. Niemal jednocześnie coś mignęło w powietrzu i pojawiły się saneczki zaprzężone w rena. Saneczek wygramolił się święty Mikołaj. Dziękuję wam w imieniu wszystkich dzieci. A teraz wsiadajcie, odwiozę was do domu. Czas już na naszą gwiazdę wigilijną. Nawet nie zauważyłaś, że przed chwilą pokazała się pierwsza gwiazda. Możemy już rozpoczynać wigilijną kolację. Prawda? A czy tata już wrócił? Tak, już wszystko przygotowane. Przedstawienie reżyserowała i lalki przygotowała Ewa Szyszkowska. Scena Stanisław Majcherkiewicz, dekoracje Marek Kamiński, narrator Grażyna Petela. Udział wzięli członkowie zespołu Kalejdoskopu Polskiego. Dzisiaj podzieli się z nami opłatkiem ksiądz Andrzej Rymbarczyk, który miesiąc temu objął stanowisko księdza asystenta w naszej parafii. Korzystamy z okazji, aby powitać księdza i życzyć mu wielu sukcesów w pracy duszpasterskiej na terenie naszej parafii. Święta Bożego Narodzenia, ludzie chcą świadczyć sobie nawzajem dużo dobroci. Tyle listów, tyle życzeń idzie w świat, aby przypomnieć komuś, że jest kochany, że ktoś o nim pamięta, że mu dobrze życzy. W Boże Narodzenie taki inny staje się świat. W wigilijny wieczór każdy chce być wśród swoich. Myślą do nich chce powrócić, łamać się z nimi opłatkiem i śpiewać kolędy. Zwyczaj tych świąt to historia ludzi, którzy cieszyli się zawsze, że Bóg mieszkał między nami. W Wigilię czekamy na pierwszą gwiazdę na niebie, bo gwiazda była przecież znakiem narodzonego Zbawiciela. Snop najpiękniejszych kłosów przynoszono na wsi polskiej do mieszkania, bo nasz Bóg narodził się w Betlejem, w mieście chleba, bo nasz Bóg nie dość, że stał się człowiekiem, ale staje się chlebem. I ta choinka, żywe drzewko, to znak narodzonego, który przyszedł do nas z tyloma darami. Drzewo to cała historia zbawienia. Od drzewa grzech wziął początek, na drzewie Chrystus nas odkupił. Kolacja wigilijna. Najważniejszy jest opłatek na białym obrusie i na sianku. To znak Boga, który jest chlebem. Każda polska matka pragnie mieć na kolacji wigilijnej rybę. Ryba to stary chrześcijański symbol. Greckie słowo ichtys oznacza rybę, a litery tytuł Jezusa, Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel. I to puste, niezajęte miejsce przy stole. To miejsce dla gościa oczekiwanego, dla kogoś może samotnego, biedniejszego od nas, który tego wieczoru do drzwi naszego domu zapukać może. Nie sposób pominąć polskich kolęd, tak pięknych w słowach i melodii, które znamy od dziecka. Lubimy to Boże Narodzenie za to wszystko.
a najwięcej za to, że nasz Bóg stał się dzieciątkiem. W nastroju wielkiej radości pragnę z Państwem w imieniu proboszcza polskiej parafii w Calgary, księdza Stanisława Kuczaika, w imieniu polskich sióstr dominikanek i w swoim własnym, pragnę podzielić się chlebem. Dzielę się opłatkiem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Zobaczmy, jak wspaniale byłoby na świecie, gdyby wszyscy ludzie wyciągali do siebie ręce z opłatkiem, dzielili się chlebem i sercem. Bóg się narodził. Powiedzmy ludziom, żeby nie byli smutni. Niech w każdym ludzkim sercu będzie pokój i radość. Niech nowonarodzony Chrystus błogosławi swą ręką całą ludzkość, wszystkich ludzi na całym świecie. I niech nas w tym nowym roku umacnia, nas Polaków, byśmy byli solidarni w wierze, miłości i nadziei. I nadziei. Byśmy byli jako jedna polska kochająca się rodzina. Szczęść Boże. Państwa, witamy dzisiaj w studio bardzo miłego gościa, gościa z Polski, pana Mieczysława Wojnickiego, znanego śpiewaka operetkowego i piosenkarza. Panie Mieczysławie, chciałam pana spytać, czy jest pan w Kanadzie z tournée, czy przyjechał pan po prostu z wizytą? Przyjechałem właściwie z wizytą, z tym, że jestem w Kanadzie już po raz chyba 10, dokładnie nie liczyłem, ale coś koło tego. Czy będzie pan występował również w Calgary? No, właśnie otrzymałem propozycję wystąpienia w Calgary, z czego się bardzo cieszę. Tak. Bo odbyłem olbrzymią trasę przez Stany Zjednoczone, przez wschodnie rejony Kanady, z Wesołą Wdówką, ze swoim spektaklem, związaną z moim 40-leciem pracy artystycznej. No i w tej chwili przyjechałem sobie prywatnie i zostałem zaskoczony miłą propozycją, z czego oczywiście chętnie skorzystam. Będziemy się wobec tego bardzo cieszyli, że zobaczymy pana, o ile się orientuję, w drugi dzień świąt, tak, o godzinie 6 w Domu Polskim. Tak jest. Czy może pan nam powiedzieć parę słów na temat repertuaru, który nam pan zaprezentuje? No, to będzie taki przegląd 40-lecia, że tak powiem. Zaśpiewam kilka arii operetkowych, zaśpiewam kilka pieśni, piosenek, trochę retro,
w drugiej części, no i kilka piosenek związanych już ściśle z moją osobą. Z tym, że chciałem jeszcze zaznaczyć, że otrzymałem także propozycję wystąpienia na balu sylwestrowym, z czego także się ogromnie cieszę. I zapraszam Państwa. Jednym słowem, będziemy mogli Pana niedługo podziwiać, z czego my się również bardzo cieszymy. Cieszymy się, że Pan do nas przyjechał i życzymy Panu wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku, no i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za serdeczne życzenia. Dziękuję. Wiadomości polonijne. Proszę Państwa, z inicjatywy księdza Stanisława Koczaika tegoroczny opłatek będzie miał charakter ogólnopolonijny. Uroczystość odbędzie się w Domu Polskim w niedzielę dnia 5 stycznia 1986 roku o godzinie 14. Bilety są do nabycia w biurze parafialnym oraz w różnych organizacjach polonijnych. Gospodarzem uroczystości będzie wiceprezes Kongresu na Okręg Calgary, pan Tadeusz Kamiński. Za tę wspaniałą inicjatywę składamy księdzu Kuczajkowi oraz wszystkim Polakom serdeczne Bóg zapłać. Dnia 4 stycznia w sobotę o godzinie 19 w Domu Polskim odbędą się Jasełka Polskie, przygotowane przez Młodzież Polskiej Parafii i Zespół Pieśni i Tańca Polanie. Tegoroczne przedstawienie, utrzymując generalną koncepcję oraz najgoręcej przyjęte przez publiczność części prezentacji ubiegłorocznej, będzie wzbogacone o szereg nowych elementów. Przedstawienie adresowane jest zarówno do młodzieży i dzieci, jak i do dorosłych. Bilety w cenie 3 dolary dorośli oraz dolar dzieci i młodzież dostępne są na stoisku pod kościołem po każdej mszy świętej oraz u pani Rożek i pana Galasa. Skróconą wersję przedstawienia obejrzą Państwo w specjalnym programie Kalejdoskopu 11 stycznia przyszłego roku. Proszę Państwa, zespół Kalejdoskopu Polskiego składa tą drogą najserdeczniejsze życzenia wszystkim Polakom, wszystkim telewidzom oraz wszystkim organizacjom polonijnym. Gratulujemy również i życzymy sukcesów w pracy nowo wybranym zarządom kombatantów oraz Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego. W dzisiejszym programie kolędy śpiewa dla nas pani Helena Mikołajko, długoletnia solistka zespołu Śląsk, a na flecie akompaniuje jej Milo Nosal, kompozytor i muzyk z Czechosłowacji. Wniosłeś łas pełne dłonie nad głowy naszymi, my ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi. Witam sympatyków sportu. Piłka nożna. Reprezentacja Polski rozegrała w tunisie mecz towarzyski z Tunezją, przegrywając 0-1. Warto dodać, że reprezentacja nasza wystąpiła bez graczy występujących w klubach zagranicznych i graczy Legii Warszawa, którzy przygotowali się do rewanżowego meczu z Interem Mediolan w trzeciej rundzie Pucharu UEFA. Niestety Legia przegrała ten mecz w
po dogrywce 0-1. Tak więc do ćwierćfinałów Pucharu UEFA awansował zespół Interu Mediolan, albowiem w pierwszym meczu w Mediolanie padł remis 0-0. W stolicy Meksyku odbyło się losowanie do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Bardzo niedobrze wylosowała reprezentacja Kanady, która trafiła do bardzo silnej grupy C, której zmierzy się z Francją, Węgrami i Związkiem Radzieckim. Mecze tej grupy będą rozgrywane w miejscowościach Leon i Irapuato. Natomiast dużo lepiej wylosowała reprezentacja Polski, która grać będzie w grupie F z drużynami Portugalii, Maroka i Anglii. Grupa ta będzie rozgrywać swoje mecze w miejscowości Monterrey. Polacy mają duże szanse awansu do drugiej rundy, w której znajdą się po dwie pierwsze drużyny z każdej grupy. Przypominam, iż grup jest 6 oraz 4 drużyny, które zajmą trzecie miejsca w grupach z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym. Niemniej życzymy sukcesu obydwu reprezentacjom. Sport polonijny. Polonijna drużyna piłkarska Białe Orły rozegrała kolejne mecze w tych rozrywkach halowych. W meczu silną drużyną Brytanią po dobrej grze Białe Orły przegrały 3-4. Bramki w tym meczu dla naszej drużyny zdobyli Jan Ziemkiewicz, Kazimierz Makarewicz oraz Janusz Bielecki po jednej. Natomiast w tym kolejnym występie Białe Orły rozegrały bardzo dobry mecz, wygrywając z niepokonaną do tej pory drużyną Celtics Kalies 5-4. Bramki strzelili Janusz Bielecki 2 oraz Maciej Grodecki, Henryk Błąkała i Kazimierz Makarewicz po jednej. W dotychczasowych meczach najwięcej bramek dla Białych Orłów strzelili Janusz Bielecki 6, Wojciech Kulisz 4 oraz Henryk Błąkała 3. Ponieważ jest to nasz ostatni program, chciałem złożyć wszystkim sympatykom sportu najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne oraz dużo dobrych wrażeń sportowych w roku przyszłym. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym roku.